Pomidory to dobrze się oglądają. Ten jest piękny, nie? Bananek. No. Musas zamatrana zebrina rojo. Powtórz. Musas i zebrana serinas rojo. Może być. O, tak. Olbrzymia makroliza. Czekam, aż tutaj podpędzę ją, żeby ładne liście miała. Sama jak maureli. Alokazja. No, alokazje, kolokazje. One podobne liście mają, nie? Dobra. Masjoki do wysadzenia, o. Tylko nie wiem, czy już w donicach je trzymać, czy sadzić. Nie mam pomysłu i nie mam miejsca. Jak nie masz miejsca, ci teraz znajdę. Balbisiana do sprzedaży, już się nadaje. No co ja tu mam takie ładne wyrosło? Coś odratowałem. Aruna halensis. Proszę bardzo, jak wybarwiony. Sykki coś, tylko za duży, już paczkomat nie wejdzie. No, tak to jest. Ja nie dla ciebie powinni postawić paczkomat. A, ja się teraz kręcę się tym, kokornakiem. Taki malutki w tamtym roku. Weź Ania podejść, pokażemy. Ale o czym mówisz? Kokornak, no. Jak to podrosło, nie? W jeden sezon. To malutka sadzonka była, tak. Ale na pewno nie w tym roku. Ja to idziemy do jaśmina. To świetnie pachnie, nie? To wieczorem wąchałaś? To nie jest ten jaśmin? Nie, to jest ten. Zapomniałem. Co to jest? No to ktoś napisze. Kurde, skleroza. Głowa mnie boli w ogóle od 3 dni. Mnie coś, kurde, znowu. Dobra, gdzie masz? Ciężko myślę. Lilia drzewiasta zaraz będzie. O, niedługo pachnie. Tutaj. To jest taki krzaczasty pokrój. Wiem. Na razie w porządku, tylko musiałbym go chyba troszkę wypionować. Ale chyba w tym roku to nie zakwitnie. No, Brugmansia wariegatka też ma kwiatki. No nie, no nie, w tym roku raczej nie zakwitnie, nie ma takiej opcji. A niech leży, wywalił go wiatr. Ale lilii drzewiastych będzie, ale będzie ale pachnieć. Będzie pachnieć. W lipcu przyjadę, będzie pachnieć. O, jeszcze miskancika pokażemy, zawsze pokazuję na koniec. Kiedy? A to w krótkim filmie. Tego? Nie, ale zobacz jaka pała. To jest Lutario riparis, mam jeszcze trochę sadzonek. Zobaczcie jakie to nogi rosną. Jak twoje. Jak podobne. Moje. No, a takie szkitki. No twoje, kurde, grubasie. Ty masz chudsze. Grubasie. Patyczek taki. Cytryna. Dupie to mam, lżej mi chodzić. Dupie, pokaż. Nie, cytrynki też już pokazywali, ale to fajna sprawa jest, naprawdę. Co rok już owocują, tylko doczekać się większych trochę drzewek. Magnolia. Patrz, Ania, pamiętasz po wsi nie ta magnolia, co kwitła taka biała? No. Takie piękne białe, zobacz, przyjęła się i ładnie rosną. Już mówię, co to jest, bo to większość nowych osób jest i nie wie. Wrosło się. O kurde, będę musiał to jakoś roztegować. Niedobrze. Magnolia Soulan, czekaj, Galenei Alba duża. Muszę to wyjąć. Co? Tak. Kwitło, nie ma samicy, czy samca, czy jak to tam. To nie są nasiona, to są niezapylone nasiona. A skąd ty wiesz, czy to jest zapylone? No nie, bo nie ma, bo muszą być dwie palmy. Tak. Pszczoło. No ładne, już podrosło, już większe od ciebie. Muszę te drewno w końcu pochować. No i to masz jeść, jedzenie tu masz. Sprowadzaj się jedz. Tu mam jeść pod liściem. Tu, mam tu jak fajnie na podzacz poszło. To samo co na garażu, nie? I zaraz będzie kwitło. Zapomniałem, kurde, nie będę kaleczył nawet, wymyślał, nie? Tyle. Kończymy na tą chwilę. Bo obeszliśmy troszeczkę. Gunnera, no Gunnera mnie po prostu... No na żywo to jest kosmos już, nie? Taka wielka i rok temu wsadzona. Naprawdę jest ogromna już. A tu jeszcze się w lato nie zaczęło. Nie, to znaczy nie wiem szczerze, to jest kwiat. Aha, piękny. Ale nasion to ponoć się nie da z tego. No. Ale zobacz, noga jeszcze, nie? Ale ona kuje. Noga też, no co, broni się przed drapieżnikami takimi jak ty. Dobra, dziękuję, kończymy, do widzenia, na razie. Do zobaczenia, papa. Do następnego, trzymaj się. Mnie? Dobra, nie nagrywam jeszcze, siadaj. Pokażemy jak wygląda. Kuje, siadaj. Jaka urwa. Teraz możesz mi podać śniadanie. Do talerza?